Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej zbliża się wielkimi krokami. Jednak ciągle budzi ona wiele pytań ze strony mieszkańców polskich gmin. W gminie Siewierz odbywają się sołeckie spotkania z lokalnymi władzami, na których burmistrz miasta i gminy Siewierz oraz pracownicy referatu gospodarki gruntami i ochrony środowiska przedstawiają nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Tak, dzisiaj kończymy 6. zebranie na 11 zebrań zaplanowanych na terenie miasta i gminy Siewierz. To są zebrania poświęcone właśnie tej nowej ustawie o gospodarce odpadami komunalnymi. No, cieszę się, że na te spotkania licznie przychodzą mieszkańcy naszej gminy, gdzie zadają pytania dotyczące już takich szczegółowych spraw związanych z tą gospodarką. Pytają się o ilość koszy, kto te kosze będzie dostarczał. Pytają się o te stawki opłat, także wiele jest pytań. My te pytania również odnotowujemy i podajemy na stronie internetowej, także można z tymi pytaniami się zapoznać, które padają na każdym zebraniu sołeckim w naszej gminie. Udzielamy też informacji na naszej stronie internetowej, także cieszę się, że mieszkańcy są zainteresowani tymi spotkaniami i możemy wiele wątpliwości wyjaśnić. Mieszkańcy na spotkaniu mieli okazję do rozmowy z burmistrzem, do zadawania pytań, a także do przedstawiania swoich opinii i uwag. Na spotkaniach poruszane były bowiem również sprawy sołeckie, a sam burmistrz przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Te zebrania są okazją do innych rozmów na tematy związane z tymi sprawami, które dotyczą poszczególnych sołec. Tu też udzielamy informacji, odpowiedzi, jakie zadania planujemy w najbliższej przyszłości, jakie żeśmy zrealizowali. No i odpowiadamy na te pytania, które nurtują mieszkańców. To padają pytania dotyczące, jak Państwo byli świadkiem, komunikacji zbiorowej, ilości kursów, dostępu do służby zdrowia. No wiele tych bieżących spraw, nurtujących bieżące problemy, sprawy naszych mieszkańców są tutaj szczegółowo poruszane. My staramy się na te zagadnienia odpowiadać w miarę możliwości. W sumie na 6 spotkaniach pojawiło się ponad 220 osób. Zebrania są w takiej liczbie ponad 40, no w zależności od sołectwa. To myślę, że to są już zebrania, które jest już pewna reprezentacja osób i no trudno się spodziewać, żeby była jakaś taka 100% frekwencja, bo to też i czas jest przedświąteczny, także ludzie pracują, ale ogólnie jestem zadowolony z tych zebrań. Już dzisiaj odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach. Katarzyna Całka, ITV Region.